Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w nowej serii na kanale. Będzie to seria z gry Hellblade Senua Sacrifice. Słowa mi wprowadzenia przede wszystkim wam dziękuję, bo to dzięki wam, a dokładniej dzięki osobom, które uczestniczyły w zrzutce na live'ie, ta seria się pojawia. Przy okazji ta seria zastępuje Detroit, w którym zrąbą się save. Zapraszam na społeczność, tam więcej na ten temat. Ale dobra, słuchajcie, startujemy. Ta gra jest martwiąca, gdyż podobno... Teraz to nie wiem, czy mi się nie zawiesiła. Mam nadzieję, że to się ma tak uruchomić. Ale podobno jeśli się umiera za często, to są problemiki z save'em. No ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, nieźle się zaczyna, biorąc pod uwagę, że gra zdążyła mi się wykrzaczyć przy samym jej odpalaniu. Także naprawdę... Mam nadzieję, że dalej pójdzie lepiej. Tylko ja tak mogę mieć, naprawdę. Jestem przezdolna. Przyznam wam się szczerze, że nie oglądałam tej gry u nikogo, nie robiłam sobie spoilerów, bo jak usłyszałam sam pomysł co do tej gry, to stwierdziłam, że po prostu muszę to ograć. Karolinka, dzień dobry. Się przedstawiłam, ale dzięki. Czy ona ma coś na tyłku? Jakiś łeb? Czy ona na jakimś siedzi? Co to jest? Ona łeb sobie wiedzie przy tyłku. No też spoko. Okej. Okay. Dziwnie wygląda, jak nagle się pojawią napisy w różnych częściach ekranu. Z jednej strony jest strasznie brzydka z twarzy, z drugiej strony przypomina moją znajomą z podstawy. Tak, serdecznie. Ale to naprawdę dziwne uczucie. Nie przypuszczam, że aż tak schizowe, ale się już nie dziwię, czemu chcą, żeby grać na słuchawkach. Ja mam ciary normalne. Zobaczymy, jak mi będzie szło, ile razy będziemy zaczynać grę od nowa, bo save się pójdzie kochać, bo umieram. Powiem szczerze, że to jest bardzo dziwne uczucie, bo dźwięki są umiejscowione w różnych częściach. Więc czasami coś słyszę bardziej po środku lewej słuchawki, za moment coś słyszę na górze prawej i coś się coś tak przemieszcza. Ja pierdzielę, jaka psychoza. O, trupki. Tu leżą, tam wiszą. Tak, co chyba nikomu bym nie życzyła nabicia na pal, to raczej chyba za przyjemne nie jest. Jest schiza. They want you.
Ja pierdykam. No, są. What is she thinking? To mogę się porozglądać. She's afraid. Te skały są ładne. You think she'd get used to it by now after 7 years. But the darkness. It just builds onto itself. Muszę żyć cały czas z czymś takim. Niewyobrażalne. Turn away. It's always there, just out of sight. Where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. Najgorsze jest to, że te dźwięki są naprawdę tak skonstruowane, że ja już w pewnym momencie nie wiem, czy Natalia coś do mnie mówi, czy coś. Czy coś wiercą za oknem, czy co? Po prostu. Nie spodziewał się takiego efektu. You might think she's brave to go on this journey on her own. But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Said it was fear. Runs far. Far deeper. Beznadziejnie się to imię odmienia. Ja trzeba przyznać rodzicom plus za kreatywność. Nie nazwałam dziecka synuła. Ale co kto robi? Z drugiej strony Zofia też by mnie nazwała, więc. Myślę, że ona słyszy myśli wielu. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. Nie, ona naprawdę jest strasznie brzydka z twarzy. Coś jest ładnie zrobiona, ale jest brzydka. There's no going back. Głupi, ja możesz. Cinema pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Przepraszam was, zapomniałam i coś mi tak dziwnie szumi w tle. Ja mam przez moment takie, co tak szumi w tej grze? Dobra, tym przybliżamy. Tak, dodatkowe efekty, nie? Focus. Look closer. Look. Use your eyes. She looking closer. She needs to look closer. Focus. Do not forget my story, Sinua. Because your darkness comes from hell. And your fate lies there. They say the burning of a corpse is the hell's gift, but gods and the living. Alpha, do not forget my story, Sinua. Because your darkness comes from hell, and your fate. They say the burning of a corpse will take you straight to hell's gift, but gods and the living. I'll follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the east. Przeskakujemy, jak na razie sterowanie logiczne. A mówiłam, bier łódkę. Może spotkałam gdzieś Kratosa. Yearns for life. Hungers for it. But she's not stopping. Not
Rozglądam się za sobą przy okazji, żeby zobaczyć, czy coś nam tam nie wyskoczyło. Przy okazji bardzo lubię widok mgły, natomiast nie lubię jeździć samochodem we mgle. Przy okazji nie podobały mi się dalety, sorry. Ze źle mi się kojarzą. Ja nie odnajdę? Potrzymaj mi pićku. Wiem, co to nie jest. Jezu, dajże chłopu spokój. Widzę laskę z takim ryjem. Nie, żeby nie było. Haha, szak. No, drugiego se nie znajdzie. Możecie mi dać znać, czy mam szukać jakichś znajdziek, czy nie. Bo nie wiem, na ile ta gra jest znajdźkowa, a na ile po prostu... biegniesz. Ładnie to wygląda, trochę taki kontrojański. Dobra, widzę jakiegoś kamyczka. The Northmen speak of nine worlds. The world of men called Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth harvest wind and sea. No to nordycka. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. Nie, oni nie żyją. The fire giants dwell in Muspelheim. Hashtag spoiler. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. No, jak dobrze pójdzie, to tam. To przejdziemy przez bramę, tylko musimy sobie broń jakąś tam ogarnąć. Karatosową. Jak to jest ukryta ścieżka, to ja tak trochę nie mam pytań. Odstrzeli ją tak, wiecie, w... No skąd tam się wziął facet jakiś? Nie wydajesz się tym, stary. No to jest kaszelek na ten, w sensie syropek. It's good to see you again. You kept your vow. Dobra, otwieraj drzwi i sobie idź jak chcesz. The room is the seal of the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. I can see you. Mm.
find one like it to open the gate. No, w sensie, gdzie mam ją znaleźć? Przyznam szczerze, pierwsza broma za nami. Learned their ways. I know you did. You listened? Mm-hmm. And everyone else laughed. My people bore the heaven prize. Fine, nawet kiedy doszło. Together we will make the Northmen feel our fury. Może przyznam wam się szczerze, że grafika mówi za już trochę lepszą, jeśli chodzi o ten widoczek. Grafika wody jest słaba. Poza tym to nie. She wants to try to make them go away. Tak naprawdę jeden w tom czy w tom już wielkiej różnicy nie robi. When we are always here. I guess it's the same with heights. You can stand on the edge. Pretend it's going to be okay. No, ale jak macie jakieś rady nie spoilerować, to możecie pisać. Jakim cudem nam się z tego spitoliło? Co, no, no dawaj. Właściwie ja się mogę cofnąć, jak ona... Sorry, nie ogarnęłam. Ale przynajmniej była piękna animacja spadania. Tak jak się, czy oni mi to policzyły jako zgon? Dammit. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. Biedny Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. Może nam się przydać. Hela, your Dillion, is sacrificed. And with her, you must bargain. No dobra. Powiem szczerze, że lubię klimaty mitologiczne. Coś nie ukrywam, że nie mam wielkiej wiedzy a propos nordyckiej. Ale chętnie sobie słucham takich opowieści. Martwi mnie nazwa tego trofeum. Whatever horrors lie behind that door, she must find it. Oops. Jeszcze...
oto się wytopiła. Okej, więc z tym są uniki. Oj. Przyznam szczerze, że nie bardzo wiem, czemu się tu poparuję. Jak on tu jeszcze stoi? W ogóle dało się w ogóle... No powiem wam szczerze, że gra jest schizowa. Mocno schizowa. Naprawdę cholernie mocno schizowa. Czybym właśnie zaliczyła zgonu numer 2? A vision of what's to come. Poor Senua. Mm. The darkness does not bargain. On przynajmniej żyje. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. Nie. Nie lubię takich akcji. Przestań to drapać do cholery. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Nie no, na pewno ustąpi, nie no, spoko. Good luck. Ale że jest to w dupie. Mam nadzieję, że da się robić backup save'u. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Naprawdę mnie to martwi. Listen to me, Senua. The goddess lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt. And the god of illusion, okay. Raven, spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. No dobra, słuchajcie, ja myślę, że to będzie dobry moment na oblogę 01, dobrze widać.
To będzie dobry motyw na moment na skończenie pierwszego odcinka. Czekam na wasze rady, czekam na wasze komentarze i cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, trzymajcie kciuki, żebym nie umierała za dużo. Pozdrawiam was, ja, czyli Kina, trzymajcie się i cześć!